Radio Rewers. Radio Rewers. Radio Rewers. Radio Rewers. Witamy serdecznie Radio Rewers w studiu Projekt. Razem z nami Siemaneczko, Karzel z tej strony. Przy okazji nowej płyty, która w ten poniedziałek się ukazała, czyli coś się kończy, coś się zaczyna. Co się kończy, co się zaczyna? Co się kończy? Cały czas coś się kończy i cały czas coś się zaczyna. Tak jak kolejny etap w życiu, tak jak śmierć kogoś i narodziny nowej, wspaniałej jednostki, tak? Tak jak koniec jednego projektu i początek nowego projektu. Mhm. Tak jak chociażby śmierć planety, z której kawałków powstaną nowe planety za jakiś czas. Mhm. Wszystko się kończy, wszystko się zaczyna, to się dzieje cały czas. Okej, słuchaj, w 2010 roku podczas jednego z wywiadów Sivers mówił, że jednym z jego głównych planów jest wypromowanie nowego, młodego, utalentowanego artysty. I chodziło o ciebie. Nie taki młody, ale... Nie dla Siversa młody. I powiedz w takim razie, skąd wasza współpraca, jak do niej doszło? No więc tak, z Siversem się poznaliśmy przy produkcji wcześniejszych, tak, SSD i Koneksje Miejskie. Mhm. Tak jak wcześniej, zresztą już wspominałem w innych wywiadach, że po prostu od razu wiedziałem, że to są bity, w których się odnajdę, że to jest ten klimat. Więc już wtedy, że tak powiem, coś tam zahaczyło. I co? Wiedziałem o tym, że Sivers ma bardzo dużo bitów. Ja chciałem zrobić płytę. Dogadaliśmy się, wyszukałem wspaniałe smaczki u niego na komputerze. No i po prostu zaczęliśmy pracę nad materiałem. No, tak można w skrócie to określić. No, dogadaliśmy się od razu, wspólna wizja. Więcej nie trzeba, moim zdaniem. No. Z parę spotkań i wszystko było klarowne i wiadomo było, do jakiego celu zmierzamy i co możemy razem osiągnąć. Okej. Okay. A dlaczego prosto? Jak to się Może tak. Po pierwsze, wydawało nam się, że ten materiał jest podobny, nie taki sam, ale podobny może w stylu wytwórni Prosto. No. Jakoś tam wydawało nam się, że po prostu to będzie pasować do ich wizji hip-hopowej, jeśli tak to można określić. Natomiast, no co, my, zarówno ja, jak i Sivers, no, jaramy się produkcjami, które wychodziły spod tej wytwórni. Też mamy wielu znajomych, którzy już w tej wytwórni wydali coś. Stwierdziliśmy, że myślę, że to będzie po prostu najlepsze miejsce dla nas, żeby wydać tą płytę. Sivers zagadał z Sokołem. Dalej wszystko poszło. No. Mhm. Dotychczas byłeś znany z SSDI i udziału gości innych. I powiedz, w jaki sposób doszło do tego, czy jakaś przemiana, ewolucja twojej twórczości, że nagle uznałeś, że zrobisz płytę, gdzie właściwie ty tekstowo jesteś gospodarzem, to jest twoja tekstowo czysto solowa płyta. Jak do tego doszło? Myślę, że każdy raper, artysta myśli o tym, żeby wydać solową płytę. Dużo osób zaczyna w zespołach, nawet jak sobie popatrzycie na wielu raperów znanych dzisiaj w Polsce, za granicą, prawie wszyscy zaczynają w zespołach, w grupach jakichś większych. Natomiast myślę, że każdy jednak myśli o tym, żeby wydać solową płytę, oczywiście jeśli się czuje na siłach. Ja na tym etapie, na którym byłem, uważałem, że już czułem się na tyle silny, żeby zrobić tą solową płytę. Miałem na tyle tematów, pomysłów do powiedzenia, poruszenia, tyle spraw, tyle wątków, że stwierdziłem, że po prostu jestem w stanie zapełnić tym przynajmniej 40-45 minut dla słuchacza, mm-hmm. tak, na krążku. Zresztą, powiem wam, że no nie wiem, no, mając 25 lat, ćwierćwiecze, to już był ten moment, kiedy byłem na tyle zmotywowany i pełny energii, że to jest, myślę, że najlepszy moment na to, żeby nareszcie zrobić coś swojego, tak? Mm-hmm. A co dalej z SSDI? Póki co, powiem wam, że tak powiem, nawias nie został zamknięty, mm-hmm. i być może w przyszłości pojawią się jakieś produkcje, ale na ten moment nie jestem w stanie nic konkretnego powiedzieć. Może tak. Okej. Okay. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, nie ma z nami Siversa, ale myślę, że możesz chwilę o tym opowiedzieć. Jasne. To są mocno elektroniczne bity i oczywiście, tak jak już rozmawialiśmy poza wywiadem, nie jest to niczym nowym w skali światowej, prawda? Czy scena europejska, czy amerykańska, od dawna już
z takimi bitami jest za pan brat. Natomiast w Polsce bity tak mocno elektronicznie aranżowane są czymś nowym. Skąd taki pomysł? Pomysł, może nawet nie pomysł, raczej raczej tak. To się wiąże z tym, z inspiracjami, z muzyką, której ja i ją słuchamy. Nie ukrywamy, że jaramy się trochę francuskim rapem, ale nie tylko. To była jedna z takich rzeczy. Brakowało nam trochę takich rytmów w Polsce. Wiedzieliśmy, że jeśli wrzucimy coś takiego, to, no to będzie to w jakiś tam sposób świeże, tak? Bo takich produkcji nie było w Polsce za dużo. Nie mówię, że jesteśmy pierwsi, bo nie jesteśmy pierwsi, ale, ale po prostu tego tak dużo nie było. Co jeszcze? Wspólne inspiracje muzyczne, to co mówiłem. Dodatkowo też tak naprawdę, no co, bity ja wybierałem, kierowałem się również tempem. Czuję się dobrze w szybkim tempie, a wiem, że jest to ożywiające bardzo na płycie takie tempa, szybkie numery. Chciałem po prostu zrobić trochę kawałków właśnie w takim stylu, właśnie w takim tempie. Technicznie też jest to dla mnie bardziej ciekawe pisanie pod szybsze tempo albo dość wolniejsze, 7 coś, 8 coś, dlatego że po prostu dla mnie jest wiele nowych, fajnych rozwiązań. Widzę wiele nowych, fajnych rozwiązań w takim tempie, w takich bitach. Tyle mogę powiedzieć w sumie. A jak pracowaliście? Nagrywałeś wokale do pętli czy do gotowych, już zaaranżowanych bitów? Nagrywałem wokale. Nagrywałem wokale raz. To było w innym miejscu, zanim jeszcze wiedzieliśmy, że wydamy wprosto. To było pod surowa postać bitów. To nie były to nie były czyste sample, ale były to przeważnie pętle z jakimiś tam elementami surowymi. Natomiast kiedy już poprawialiśmy materiał w otrej barwie z deszczem strugi, to część bitów już po prostu miałem zaaranżowaną, ale część rzeczywiście to była wciąż jeszcze ta sama wersja, która była za pierwszym razem. Także myślę, że jednak 3/4 bitów to była ta surowa wersja, kiedy nagrywałem, dopiero później Siwers aranżował. Jeśli chodzi o tą współpracę, coś byś zmienił, jesteś w pełni zadowolony, tak samo jeśli chodzi o realizację z deszczem? 100%, 100%, wszystko zajebiście, naturalnie, nic bym nie zmienił. Naprawdę, no, zresztą czułem od początku, że tutaj nie ma takiej opcji, żeby w ogóle coś źle poszło, dlatego że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, mamy charaktery bardzo, że tak powiem, takie... Jesteśmy normalni, może tak. Nie mamy żadnych akcji dziwnych, nie wyskakujemy z jakimiś szalniętymi pomysłami. Też wszyscy szli na kompromis. Nie było jakiejś takiej sytuacji, gdzie ktoś sztywno swoją drogą uparł się i tylko to, i tylko to, i to jest moja wizja i nie zgodzę się na nic innego. Nie, tu były kompromisy. Wszyscy wychodzili z pomysłami, jak najbardziej słuchaliśmy wszystkich pomysłów i wybieraliśmy najlepsze w ten sposób. A jeśli chodzi o kobiecy wokal, który jest naprawdę w dużej ilości, bardzo zresztą udany wokal i moim zdaniem to zdecydowanie godne poparcia, czy może tam były jakieś kompromisy? Nie, nie, tak samo. No. Zresztą no akurat tu za nią się znamy nie od wczoraj, a ja uważam, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o wokal kobiecy, bo z doświadczenia wiem, że dziewczyny się po prostu denerwują, spinają się, ten głos wtedy nie brzmi naturalnie, nie brzmi na spokojnie. Nawet tak? Nie wiesz, ile dziewczyn z płaczem wyleciało z tego studia. Dokładnie, dokładnie. Ja sam na własnych oczach widziałem, jak dziewczyny przy mnie śpiewały, widać, że spinka była, a kiedy wychodziliśmy ze studia, żeby one się mogły rozgrzać, to nagle bum, petarda, bomba po prostu. Nagle się okazywało, że ona ma w gardle po prostu taką moc wokalową, że nie wiedzieliśmy o tym po prostu. Druga rzecz, poza tym, że się w ogóle dziewczyna denerwuje, to jest taka, że nie wszystkie dziewczyny potrafią dobrze zaśpiewać dany tekst. Przy naszej płycie, no ja wymyślałem, ja napisałem wszystkie refreny i tak samo no, miałem swój koncept melodyjny, który w jakiś tam sposób narzucałem Ani, ale jeśli ona chciała dodawać swoje wokalizy, to jak najbardziej. I tutaj teksty, które ja pisałem jej,
musiałyby być zaśpiewane w sposób naturalny, jeśli masz więcej sylab. I dużo wokalistek, z którym się spotkałem, nie potrafiło odpowiednio zaśpiewać tekstu, jeśli chodzi o tempo, jeśli chodzi o sylaby, to po prostu nie brzmiało naturalnie. Natomiast Ania jara się hip-hopem tak samo jak ja i Siwes. Nagrywaliśmy rapy z Anią już za nastoletnich lat, że tak powiem. Także to dla nikogo nie było żadną nowością. Co więcej mogę powiedzieć? Wszystko było tak naprawdę robione w takim klimacie, że my żeśmy większość czasu to się po prostu śmieli i to była bardzo dobra zabawa. No i tyle. Bardzo dobra zabawa i wyszło wszystko bardzo naturalnie. No. Okej, to przejdźmy teraz do pewnej formy twojej twórczości, która bardzo mocno cię wyróżnia spośród innych raperów na scenie, czyli chodzi o storytelling. Dlaczego? Dlaczego storytelling? Z doświadczenia wiem po sobie, nie wiem, może inni mają inaczej, ale kiedy słucham rapu i raper nawija mi historię, to ja ją mam przed oczami i sam mam film w głowie. Dlatego wiele lat temu sam postanowiłem porobić parę historii. Wyszło mi to wtedy już. Wydawało mi się, że to po prostu jakoś tam wychodzi. Słuchałem tych kawałków, tak jak moi znajomi. Film w głowie był. I postanowiłem po prostu cisnąć ten temat. W pewnym momencie stwierdziłem, że to muszą być historie prawdziwe, bo takim w ten sposób, moim zdaniem, wychodzi to najfajniej, przynajmniej mi. Nie chcę oceniać innych, natomiast stwierdziłem, że jednak będę opisywał prawdziwe historie, bo one się, że tak powiem, też same bronią w pewnym stopniu. I z tego względu chciałem mieć na płycie parę storytellingów. Tu od razu wam powiem, że no, wszystkie historie na płycie są prawdziwe, tak? To się wydarzyło naprawdę. Część z tych ludzi znam, część z tych ludzi jest po prostu z mojego osiedla, tak? Historie osiedlowe. Właśnie z tego powodu storytellingi. Okej, to możemy do tego przejść, bo motyw Warszawy jako takiej i zróżnicowania i zachowań i postaw ludzi w Warszawie jest bardzo mocno obecny. Czy można twoją twórczość nazwać, określić miejskim soundtrackiem, tak? Można tak opowiedzieć, że to jest miejski soundtrack? No tak, tak. No co, no, mieszkam w blokowisku, całe życie w bloku, wokół mnie same bloki, dużo osób na małej powierzchni, tak? Sąsiedzi dobijają się za ścianami, ścisz bit, ścisz ten, bo za głośno jest, na ulicach korki, na okrągło widzimy to samo, tak? Jesteśmy tym po prostu przesiąknięci i nie potrafię sobie wyobrazić, żebym nawijał w innym klimacie niż do tej pory, w innym klimacie niż miejski. Tak samo ci powie Siwers i tak samo ci powie Ania. My jesteśmy z takich samych środowisk. No i co? Dodatkowo wam powiem, że po prostu w mieście takim jak Warszawa, dużym, dzieje się wiele ciekawych rzeczy, jest wiele tematów do poruszania, z tego względu również storytellingi o historiach miejskich. Niewątpliwie na wsi również jest wiele fajnych historii, ale myślę, że jest ich jednak mniej. No w mieście jednak jest dużo akcji, szybkie tempo, ludzie, którzy tu żyją, żyją szybko, wiedzą o tym, że czasami jest po prostu, są dni jak w filmie, tak? Że masz po prostu ciąg zdarzeń, jeden za drugim to leci, bang, bang, bang. Ja wtedy, kiedy widzę, że mi dzień minął dosłownie jak w filmie, to jest dla mnie wielka inspiracja i aż mi się samemu chce siadać do kartki i pisać po prostu. Tym bardziej, kiedy widzę, że moim znajomym się przydarzają różne rzeczowe historie, czy to różnego rodzaju wypadki, czy konflikt z prawem, czy kolejna impreza, która się skończyła w szalony sposób. To wszystko są tematy na rap. To wszystko jest wokół i po prostu w ten sposób będę robił kawałki i tak się najlepiej czuję, no, w tym klimacie. Okej. To powiedzmy, jakie plany promocyjne i jakie twoje plany artystyczne? Jeśli chodzi o plany promocyjne, to na pewno koncerty. Na ten moment, na stopy, to już wiem, że będziemy grali na Bemowie, prosto Bemowo, tak? Prosto na Bemowie. To będzie taka większa impreza. Póki co macie na płycie booking, dzwońcie pod ten numer, jeśli chcecie, żebyśmy grali gdziekolwiek, dzwońcie, na pewno przyjedziemy. Oczywiście, dalej,
teledysk do 300 km na godzinę powinien się pojawić jakoś w przeciągu 2 tygodni. W planach mam jeszcze trzeci klip. Na razie nie będę zdradzał wam sekretów, ale powiem wam, że może być z tym klipem grubo, bo po wstępnych rozmowach mamy ciekawy pomysł na to. Natomiast do kawałka 300 km na godzinę, który się pojawi w przeciągu, tak jak mówiłem, 2 tygodni, no powiem wam, że po wstępnych zdjęciach jesteśmy po 1/3 i zapowiada się naprawdę fajnie. Nie będę wam zdradzał, gdzie będzie kręcony klip, gdzie był kręcony klip, no ale powiem wam, że naprawdę jak popatrzyłem sobie w jednym momencie na planie zdjęciowym, to wydawało mi się, że jestem w jakimś serialu albo w filmie. Tyle wam powiem na razie. Mhm. Dobra. Dziękuję za wywiad. Może jakieś ostatnie słowo do widzów i słuchaczy? Ostatnie słowo. No co? Słuchajcie nas. Słuchajcie Radia Rewers. Słuchajcie sobie dobrego rapu. Słuchajcie Pażela i Siwersa. Naprawdę świetna płyta. Bardzo świeże brzmienie. Cieszę się. No mam nadzieję, że płyta wam się spodoba. Układałem kawałeczki tak, żeby tematycznie i muzycznie wszystko się łączyło. Mam nadzieję, że nie będziecie przewijać żadnego kawałka. Polecam płytę do samochodu, polecam płytę po alkoholu. Chociaż wolałbym, żebyście jednak słuchali na trzeźwo. Gorzej jak połączą. Gorzej jak połączą, nie. Tego nie łączcie. Nie, nie, nie. I co? No, myślę, że nawet parę kawałków nadaje się do parkietu. Widziałem sam na własne oczy, jak dziewczyny tańczyły. No. I w sumie tyle, no co? Pozdrawiam was serdecznie i co? Widzimy się na koncertach, tak? Kto wygra euro? Kto wygra euro? Polska. Okej. Okay. Elo. Dobra. Dzięki. Dzięki. Radio Rewers. Radio Rewers. Radio Rewers. Radio Rewers.